Donald Trump został już oficjalnie kandydatem Republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do wyborczego wyścigu staje wspólnie z Mike'em Pence'em. Wczoraj rozpoczęła się konwencja Partii Republikańskiej. Jej członkowie potwierdzili to, co od dawna było oczywiste. To Donald Trump zostanie kandydatem Republikanów w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Otrzymał oficjalną nominację. Jedynym sposobem, w jaki mogą odebrać nam te wybory, jest sfałszowanie wyborów. Zamierzamy wygrać te wybory. Wygramy te wybory. W ten sposób Donald Trump nawiązał do forsowanego przez demokratów głosowania korespondencyjnego. Mówił też o swojej polityce gospodarczej i reakcji na pandemię. Do wyborczej batalii obecny prezydent staje ponownie wspólnie z Mike'em Pence'em. Ameryka potrzebuje jeszcze 4 lat prezydenta Donalda Trumpa w Białym Domu. Wybory prezydenckie zaplanowano na 3 listopada. Kontrkandydatem Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydenta będzie Joe Biden.